Servus, jesteśmy w Chinach. Mamy tutaj jeszcze parę spraw do załatwienia, zanim historia Laury zostanie uznana za dokończoną. Co się dzieje? Error trap i mi ją wywaliło. No cóż. Ważne, że jesteśmy. Mamy tu na pewno kilka przygód nieskończonych, bo nie zwiedziliśmy, z tego co pamiętam, na przykład terakotowej armii. Więc zobaczmy po prostu, co nam zaproponuje tablica z przygodami. A jeśli zaproponuje nam nic, albo raczej nic ciekawego, to jest chyba jeszcze jeden grobowiec, który można zwiedzić bez misji. Cześć Laura, nazywam się Lin Hua. Jestem głównym trenerem klanu Stanowczej Pięści, miejscowego klubu sztuk walki w tym mieście. Ostatnio do klubu dołączył Sim Jansu, ale od zeszłego tygodnia nie pojawia się na naszych wieczornych spotkaniach. Czy możesz odnaleźć tego Sima i dowiedzieć się, co się stało? To był tak obiecujący członek klubu. Okej, my chyba się znamy z Żanem Su, więc nie powinien to być problem, żeby go o to spytać, gdzie on jest na tych... tutaj. No to powinno być git. Prawdę mówiąc, Laura, klan Stanowczej Pięści nie był mi do niczego potrzebny. Niczego. Mój osobisty program treningów sztuk walki sprawdza się dobrze, a moje umiejętności jeszcze nigdy nie były tak wysokie. Powiedz Simowi Lin Hua w klubie, że mój talent przekracza to, co mają mi do zaoferowania. O kurde. Kto tam wyzwania? Ach, a zatem Jansu myśli, że klan jest do niczego, tak? Jansu nie ma jednak pojęcia, że klan Stanowczej Pięści uczy znacznie więcej niż tego, co poznaje się w ciągu pierwszych kilku tygodni. Czy zechcesz przekonać Sima Jansu, aby przyszedł i porozmawiał ze mną? Być może będziemy mogli coś ci dać w zamian. Mam nadzieję, że naprawdę dostanę coś ciekawego w zamian, a nie jest to takie typowe. Oni mieszkają obok siebie, czemu ja to robię? Oni dosłownie... A zatem ten stary klan Stanowczej Pięści ukrywa coś więcej niż widać gołym okiem, tak? Czyli jednak trzymali coś w tajemnicy przez wszystkie te lata. Sądzę, że jeśli nawet nie zdołają mi pomóc w rozwoju moich umiejętności sztuk walki, wciąż mogę się dowiedzieć czegoś interesującego o tej organizacji. Czy możesz powiedzieć Simowi Lin Hua, że wkrótce przyjdę, abyśmy mogli znowu porozmawiać o moim członkostwie w klubie? Oczywiście, że mogę pójść do twojej sąsiadki. Niesamowite. Powiedz Ronaldowi... Ja nie jestem sową! Cieszę się, że Jansu przemyślał swoje członkostwo w klubie. Pozna wiele tajemnic o sztukach walki, których nikt nie nauczy się samotnie. Dziękuję ci bardzo za twoją pomoc. Aha. Tośmy zebrali hajs, ale mi hajsy niepotrzebne. Mi potrzebne klucze tajemne do przejść. Laura, zdaje się, że jeśli chcesz wypełnić przepowiednie, musisz udać się w podróż do Champs-les-Sims we Francji. Zgodnie z dziennikiem sądzę, że sprzedawca nektaru w nektarni będzie wiedzieć o kamiennym kluczu Wogana. Wybierz się do Champs-les-Sims i porozmawiaj ze sprzedawcą nektaru, aby odkryć położenie kamiennego klucza. Aha, to w ten sposób. Znowu połączone misje między krajami. Okej, dobra, to w takim razie musimy jechać niestety do Francji i znając życie musimy najpierw pojechać do domu, właśnie wróć do domu, a dopiero potem sobie polecić do Francji. No dobra. Ekscytująca muzyczka, ekscytującą muzyczką, ale musimy przez to spędzić 2 dni w domu. No trudno. Jeśli ktoś jeszcze nie widział, w jakim miejscu mieszka Laura, to zapraszam na małe oglądańsko, zwiedzańsko. Przede wszystkim, trochę się tu zmieniło od live'a, na którym to urządzaliśmy. Przybyło dużo więcej półek na górze. Kiedyś będzie to trzeba uporządkować, bo część tych reliktów to nie jest taka kolekcjonerska, tylko to są te takie zwykłe, proste relikty. No ale część jest kolekcjonerska, jak na przykład te słoje tutaj. I tak dalej. Dyski dropów. No. Może uda nam się w końcu spełnić tę misję, którą mamy cały czas zaległą.
O, mamy jeszcze więcej reliktów do rozłożenia, tak swoją drogą. Zawsze zapominam to zrobić. No dobrze. Laura sobie hot dogi robi, bardzo dobrze. Mi się wydaje, że mamy w wyposażeniu rodziny właśnie trzecią skrzynkę, którą możemy tu dostawić. I ciborę papirusową. Okej. Możemy to gdzieś postawić dla ozdoby. Nie wiem, gdzie wprawdzie, bo w tym domu już wszystko jest pełne. O, tutaj proszę. Naprawdę w mikrofali będziesz te hot dogi robiła? No dobra. Dobrze, weźmy jakiś najgorszy nektar, jaki masz. Teraz jest git? Nie, teraz się to nagle zmieniło. Chyba teraz jest git. Zadzwoń sobie do kogoś. Do pracy idziesz dzisiaj? Tak. No to będzie okazja, żeby zanieść butelki do pracy. Możesz sobie spełnić pragnienie, bo chcesz ćwiczyć. Gdzie jest radio? No, bo Laura mieszka, tak jak część z was wie, w takiej pięknej willi, w której też jest na górze muzeum. A pracuje nadal jako sportowiec. Czemu zakładasz jeszcze strój ze studiów i pójdziesz w nim do pracy? Niesamowite. Jeśli nie wiecie, czemu Laura ma strój ze studiów, to zapraszam na drugi live z Laurą, na którym właśnie wysłaliśmy ją na studia i właśnie stamtąd, jak niektórzy pytali, ma cechę złą. No, zadziałało. No dobra, za 18 godzin będziemy mogli już pojechać do Francji. Zobaczyliście trochę, jak wygląda życie na co dzień Laury. Myślę, że zrobimy teraz timeskip i widzimy się w Champs-les-Sims. No i jesteśmy. Champs-les-Sims to piękne, niewielkie miasteczko. Ale nie ma teraz czasu na podziwianie widoków. Sprzedawca nektaru zna odpowiedzi, których szuka Laura, chcąc na zawsze zdjąć klątwę smoczej jaskini? Co? Co? Czy my już tego nie robiliśmy? Uświadomiłam sobie, że to bez sensu, co się właśnie wydarzyło, bo ta misja już była ze smoczą jaskinią. Nie wiem, co się dzieje, czemu gra mi to wszystko przypisała, bo ja mam przejdniętą smoczą jaskinię, no dosłownie. Jak tu wejdziemy, no to... kamero, proszę. Ja chcę pokazać, że my tu już byliśmy. No tu się biliśmy z mumią. Nawet są kurcze popioły po dągu chło. Ja nie wiem, czemu gra mi przypisała znowu tę misję, więc wróciłam z powrotem do Chin. I walić to. I ominiemy to, jeśli się da. Czemu... porzucimy ten dziennik Sinpa, bo to jest dokładnie to, co robiliśmy wcześniej. I znajdźmy coś innego. Mój sędziwy dziadek mieszka po drugiej stronie Chin, pomimo tego, że jego korzenie są tutaj w Shang-Simla. Tęskni za zobaczeniem reliktu z Shang-Simla. Moja rodzina jest majętna i zapłaci sowicie Simom, którzy przyniosą starożytne lub starsze relikty z Chin. Dobra. Spróbujmy to dostarczyć, bo wydaje mi się, że to może być nowa misja, która mi się przyda. Mój dziadek jest zachwycony obiektami, które udało ci się dla niego znaleźć, ale teraz ma prośbę. Porozmawiaj z Simem Sun Yang Kim w celu odzyskania obiektu, który został pożyczony mu dawno temu. Jeśli to zrobisz, mój dziad będzie miał dla ciebie wspaniałą niespodziankę. Ciekawa jestem, czy my się znamy z Kim. To chyba nie nada się jeszcze na takie, żeby przekonywać ją, więc... O, ona śmierdzi. Wesoło ją powitajmy. Ależ mi wstyd. Tak, to prawda. Sim Jiang Lu pożyczył mi ten artefakt do badań historycznych. Och, to musiało być lata temu. Proszę, zabierz to. Już dawno należało to oddać. Jak miło z twojej strony raz jeszcze.
Jak miło, że pomagasz mi nieść te ciężkie torby z zakupami. Mój dziad jest bezpośrednim potomkiem gwardzisty pierwszego cesarza. No, zna historię wielkich cesarzy, ich tajemnice i skarby. Wysłał mi ten klucz dla ciebie, możesz go użyć do zbadania grobowca pierwszego cesarza. Ruszaj. No, i o to chodziło, a nie tam drugi raz smoczą jaskinie. Trochę mnie niepokoi, że dzieje się coś takiego w tej grze, że próbuje mnie wysłać drugi raz na tę samą misję. Ale co ja mogę? To Sims 3 after all. Chcę się tu wspiąć i w miarę możliwości rozłożyć tu gdzieś drogi namiot i się wyspać. Ale może być ciężko o równą powierzchnię tutaj. W takim razie może tu w parku? O, idealnie. No dobrze. Czy wystarczy, że użyję tych schodów i się wtedy gdzieś dostanę? A i owszem. Wsuń klucz kamienny pierwszego cesarza. Czy ja już mam to teraz zgłosić? Już teraz mogę. Laura bada grobowiec, ale pozostało jeszcze więcej do odkrycia. Dżunglu będzie wiedzieć lepiej, jak iść dalej w tym wielkim, wypełnionym skarbami grobowcu. No dobrze, to zameldujmy się u Dżunga. Chyba o tej porze mogę już ich odwiedzić. Nie wiem, czemu jesteśmy przyjaciółmi z tym dzieciaczkiem. Ale ważne, że możemy dzięki temu pogadać z jego pewnie ojcem albo kimś takim. Tak, dziadek obawiał się, że nie zdołasz w pełni zbadać grobowca pierwszego cesarza. Wysłał mi ten klucz, który według niego otwiera inną część grobowca. Niestety klucz będzie bezużyteczny, dopóki nie zostanie przed nim wyrecytowana inkantacja mnicha. Poproś Sima Luzi o wyrecytowanie inkantacji, która powinna aktywować klucz. Okej. To tyle. Nawet nie wiemy, jak brzmiała ta inkantacja. Wykazujesz się niezwykłą skutecznością w każdym zadaniu, jakie przed tobą stawiam. Teraz, gdy klucz został aktywowany, sądzę, że raz jeszcze możesz wejść do grobowca pierwszego cesarza. Rozmawialiśmy z dziadkiem. Na jego prośbę spróbuj przedostać się do ostatnich komnat grobowca pierwszego cesarza i odzyskać prastarą włócznię należącą do jego rodziny. Przynieś ją mnie, a moja rodzina obsypie cię bogactwami. Skończycie na czas, a obsypie was złotem. Polecam się. Inaczej rzucę gadom. Nie polecam się. Nie ukrywam, że dla pieniędzy też to robię. No dobra. Zejdź zatem niżej. I zaczynajmy prawdziwe zwiedzanie grobowców, takie jak zawsze. Ucisz swój głos w obecności pierwszego cesarza. To stąd włada swoim imperium. A, da się odkryć pułapki wcześniej. Dobra. Dobra, to teraz je... Pozbądźmy się ich. Dobrze, że masz wysoką kondycję. Pieniążki. To wszystko? I guess. Może to by rozbroiło pułapki bez potrzeby rozbrajania ich ręcznie. No dobrze, umieśćmy zatem kamienny klucz do wewnętrznej komnaty pierwszego cesarza. Pierwszy cesarz zawsze powiadał, że drogi godnych wybrukowane są jadeitem. Stąpa ostrożnie w grobowcu pierwszego cesarza. Nawet teraz strzeże tego, co jego i chroni. Tego, co jego i chroni swój lud? Aha, strzeże tego, co jego i chroni swój lud. Dobra. I potrzebujemy klucz do wewnętrznych komnat. Aha, to była wewnętrzna komnata, a to jest wewnętrznych komnat w liczbie. No, okej. No to stąpać po zielonym, tak? Czy mogę tak pójść? Czy... No tak, no bo przy tych drzwiach to siłą rzeczy musi tak być, jak jest. Ojej.
To się wkopałaś? Dobra. Nie idziemy na żadne przyjęcie. Dobra, użyj schodów, moja droga. Niesamowite, że wcześniej ci się udało tam przejść, a potem już się posypało strzałki na twoją głowę. Pierwszy cesarz zawsze powiadał, że drogi godnych jadejtem, no to zielonym. To już otwieraliśmy, nie? Tak, dobra. Chyba nie do końca rozumiem tej zagadeczki. Dobra, bo narzekałaś, że jesteś śpiąca, to... tu są w sumie dwa piętra. Czy dałabyś radę rozstawić tu swój super namiot? Nie, to ja wolę... Dobra, to śpi w tym słabym, a ja w międzyczasie porozkminiam, co z tą zagadką. A w sumie, czy to nie chodzi o to, że... Czemu... Przestałaś spać? Czy ty się zresetowałaś i wstałaś po prostu? Zaczęłam rozkminiać, czy to w sumie nie chodzi o to, żeby po prostu dopchnąć aż do końca zielonego. Bardziej się w sumie rozproszyłam tym, że Laura już jest śpiąca, ale w sumie jeśli zawsze trzeba iść zieloną ścieżką, to może to tylko o to chodzi? Bo na razie to nie widziałam żadnej logiczności. To było to. Nie mamy teraz czasu na randki. Klucz gwiazdy dopiero co znaleźliśmy gdzieś. O! Głazy! Jak ja już dawno nie słyszałam tej muzyczki. Stęskniłam się za trójeczką. Powiem wam szczerze, że miałam moment, że już mi się kompletnie nie chciało dokończyć tej serii. Myślę, że można się było tego trochę domyślić po tym, że trzy razy pod rząd była dwójka. Ale no mimo wszystko jest to... Aha, nie możesz tam podejść? Mimo wszystko jakby jak się w to gra, to od razu to wciąga. Dobra. Nurkujmy. Oczywiście, że przepłynąć przez tunel. Ale mimo wszystko bardzo się też cieszę na czwórkową Laurę. Mam nadzieję, że niedługo się ogarną aktualizacje do czwórki i gra nie będzie tak rozwalona. Pierwszy cesarz zawsze powiadał, że drogi godnych wybrukowane są jadeitem. Dobra, czyli tu? Aha, jednak nie tu. Aha, może to jest niebieski, a nie zielony w sumie. Dobra, pobij ją po prostu. No. Czy we wszystkich są... Umie? Nie. W dwóch były mumie. Czy tutaj znowu będzie o drodze jadeitowej? Te. No to idziemy dalej. Czy to jest po prostu drugie wyjście stąd? Ale jak ja mam przyjść tutaj? Moment, czy ja nie dostałam w sumie... Co ja dostałam z tego złotego sarkofagu, bo się rozproszyłam mumią? Klucz serca, bo tu się coś świeci. No właśnie, dobra. Koniec tego YouTube'owania. Bo się uzależnisz od smartfona, jak każdy sim. A, Laura właśnie zbada legendarny grobowiec o nazwie Grobowiec Pierwszego Cesarza. Okej. No dobra. I mamy tą dzidę włócznie, czy co to tam było? Smocza włócznia. Zwróć włócznie. Tylko może już nie w tym stroju. Kombinezonie do nurkowania. A, już spałeś, ale ja mam dla ciebie włócznie, stary. Jung? Jung? Zaciął się.
zbyt głęboko spał. Nareszcie włócznia mojej rodziny. Natychmiast wyślę ją dziadkowi, chociaż obawiam się, że może się nadmiernie podekscytować z radości. Wiesz, w jego wieku trzeba wszystko powolutku. Proszę, weź te monety. Twoja pomoc dla mojej rodziny i jej historii była ogromna i na zawsze będziemy cię pamiętali. No dobrze, dobrze. Skoro tak, to chyba teraz naprawdę już nie zostało nic więcej w Chinach do zrobienia. Laura wprawdzie chce do Francji, ale wydaje mi się, że tam też już wszystko zrobiliśmy, a w Egipcie na pewno nam coś zostało. W poprzednim odcinku zrobiliśmy w końcu Abu Simbel, ale no, jedźmy do Egiptu. Dzień dobry, jesteśmy w Egipcie. Lauro, widzę, że masz za mało zabawy. Pobaw się trochę swoim smartfonikiem. A ja sobie popatrzę, czego jeszcze nie zwiedziliśmy. Ale mi się wydaje, że którejś piramidy nie zwiedziliśmy, bo było tak, że w opisie misji było, że piramida jakaś tam, a ostatecznie poszliśmy do piramidy jakiejś tam. I wydaje mi się, że tej, która była w opisie, nigdy nie zwiedziliśmy. Maniaczka telefonu. Piramida płonących piasków to byliśmy, bo tam jest wszystko na gorąco. Na gorąco? Na czerwono. Ale piramida wiatru... Tutaj? No, czy możemy zobaczyć, co tu się dzieje? No to są niepozwiedzane rzeczy. W sensie jest ta pierwsza sala otwarta? No ale nie powinno być zaciemnione, jeśli to byśmy zwiedzili. Czyli tutaj nie byliśmy w ogóle w piramidzie wiatru. Zwłaszcza, że nawet pamiętam, że Lili Lala pisała, że tam jest ten taki pokój z egipskimi ciemnościami. A ja tego w ogóle nie pamiętałam, co by wskazywało na to, że mnie tam nie było. Więc egipskie ciemności, przybywamy. Piramida wiatru. Miejmy nadzieję, że Laura jako zły sim nie będzie puszczać wiatrów. Chłe, 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 chłe. A ten co tu przyszedł za mną? Robert Sernowak, badacz. Panie Robert, proszę się stąd iść. Ja już zajęłam ten grobowiec na dziś. No dobra, spróbujmy od tych schodów zacząć, lewych. Myślę, że tu raczej są tylko znajdźki. Ale zobaczmy, co jeszcze nas tu czeka. O, kamienny klucz, pewnie się przyda. I to wszystko? To tyle? Tu nic więcej nie ma? To może to jednak nie była ta piramida z egipskimi ciemnościami, co ja kojarzę. No ale zrobiliśmy grobowiec, którego nie robiliśmy wcześniej. No dobra, skoro tak, to... Czy jest na cmentarzu do zrobienia coś, czy jest tylko mauzoleum takie zwykłe? Nie, to na cmentarzu już robiliśmy. Nie wiem, po co w takim razie tutaj był ten klucz kamienny podłożony, skoro do niczego nie był potrzebny. To chyba zostały mi tylko te takie bezimienne grobowce, nawet nie grobowce, tylko takie... jak to się nazywa? No są takie jakby wykopaliska, nie wiem jak to nazwać. Jaki jeden dziś widzieliśmy ostatnio. Tylko teraz go oczywiście nie namierzę tak szybko. O! Ruiny Karnaku. Czyli to jest jednak oznaczone. Coś mi się kojarzyło, że nie? Nie wiem, czy to jest długie, pewnie też nie, ale... Zwiedźmy to, jak znajdę zejście. O, tu są schody. Schody? Fascynująca rzecz, prawda? Biedronki. No cóż, to chyba wszystko w Karnaku. No dobra, to chyba jeszcze jedne są takie ruiny. A, ja w ogóle mogę... Jak to się robiło? Jest... Czy ja to sobie kupiłam? O, nie ten, tylko łza Horusa. Ta nagroda szczęścia życiowego. Która pozwala znajdować wykopaliska i relikty. No jakby wiadomo, że jak jest piramida, to się będzie podświetlać, że relikt. Do tego stopnia aż łza Horusa pokazuje, gdzie coś leży. To fajnie. Dobra, ale chciałam tego użyć, żeby znaleźć ewentualnie jeszcze jeden grobowiec.
jeśli nie wiem, gdzie coś jest. Chyba, że to był ten korytarzyk, którym kiedyś przebiegliśmy. No dobra, wychodziłoby na to, że to wszystko, co mieliśmy do zrobienia. Nie był to jakiś bardzo długi i fascynujący odcinek Laury, no ale chyba wygląda na to, że wymarzone podróże dobiegły końca. Podejrzewam, że nie mamy wszystkich reliktów, zresztą możemy to sprawdzić. Kolekcje reliktów. Gliniane słoje są wszystkie, złote figurki są wszystkie, zwierzęta zodiaku, chińskie wazy mamy nie wszystkie. Niebezpieczne stworzenia mamy gotowe, dyski dropów mamy nie wszystkie. Grób chiński jest niegotowy. Ok, czyli brakuje nam 3 z grobu chińskiego, 2 dysków dropów i 1 chińskiej wazy. Czy to możliwe, że w Chinach jednak było coś jeszcze? Dobra, wiem, że ten odcinek na pewno był dość... No mam nadzieję, że nie sprawił wam koniecznie zawodu, ale na pewno nie był satysfakcjonujący. Jest to odcinek 19, nazwijmy go na razie ostatnim, ale piszcie mi w komentarzach, jeśli myślicie, że coś ominęłam i wtedy zrobimy odcinek 20, ostatecznie ostatni. Trzymajmy kciuki, żeby 4 została zaktualizowana już tak, że się nie będzie chrzanić znowu. Wiem, że już na pewno naprawili to z wiekiem i simowie się nie starzeją losowo, ale podobno nadal jest średnio grywalna. Więc trzymajmy kciuki, żeby móc w międzyczasie pograć w Laurę w 4. A jeśli nie, to jeszcze zostały zawsze do odkrywania Rajskie Wyspy. No i oczywiście na sam koniec kiedyś tam Historię z Bezludnej Wyspy, ale to kiedyś tam. No ale liczyłabym jednak na 4, bo mam od jakiegoś czasu trochę ochoty też pograć w 4, więc byłoby fajnie, gdyby to zaczęło działać. Dajcie znać, co sądzicie, czy coś ominęłam. Pozdrowienia od Laury, pozdrawiacie też Laurę. Dajcie łapkę w górę albo w dół. Za taki odcinek to pewnie i w dół się należy, ale wiecie, bądźcie łaskawi. Dajcie subskrypcję, jeśli myślicie, że na tą zasługuje i do usłyszenia. Ciao, ciao.